Boom, siema, ja jestem Brandon, witam was w szóstym odcinku z serii Assassin's Creed Unity. Jesteśmy po raz kolejny w Paryżu. Jak widzicie, no chyba jakieś derby tutaj mają, bo to no, jakieś kółko się pali. Pewnie zaraz jakieś flagi znajdziemy. Po przerwie weekendowej witam was bardzo serdecznie. Ja tęskniłem, wy zapewne też. Seria wraca, kolejne 5 odcinków w tym tygodniu przed nami. A teraz powiedzcie mi, co tu się od Janie Pawla. Co, ty chcesz sprzedać książkę? A oni nie chcą kupić. I co teraz będzie? No halo. Chyba, jak to się mówi, fabuła, nie fabuła. Te relacje interpersonalne między postaciami się psują w momencie, kiedy podchodzisz. Dobra, nieważne. Ważne jest to, że mamy już strój super asasyniaka i jestem Batmanem na dzielni, w ogóle mam szacun, nie powiem w co. Chodźmy na róg, to zobaczymy coś. Moment, dajcie mi sekundkę. Podpalę sobie stoper, żeby wiedzieć, ile odcinek trwa i ile ma trwać. Klik, klik, poszło, dobra. Tradycyjnie, nie? 25, no tak, 30 minut. Co tu jesteśmy? To jest ta, co przez Paryż płynie. Nie ta Miza, tylko to drugie. Sekwana. To drugie. Dobra, mamy wciąż te pieruńskie kielichy Notre Dame. Ale to już omawialiśmy na poprzednim odcinku, że leje na to ciekłym moczem. No wejdź sobie na ten wózek, tak bardzo czujesz, że musisz. W ogóle wszędzie jakieś burdy są. Czy ta rewolucja trwa w najlepsze, tak? Nie skończyła się jeszcze. No dobra, walić ją. Zasuwajmy. Wejdziesz po tej ścianie, czy jesteś zbyt biedny, żeby to zrobić? Jak go tam z bara pociągnął? Sorry, biegam na ścianę. Sorry, jestem Batmanem. Co, mam tam wejść? Co to jest, ty? Tu się świeciło coś. Widziałem to. Pokazuj. A, to był ten kupiec francuski, działam. Na F mamy bomby dymne, tak? Na Q mamy leczenie. Dobra, na razie i tak nic nie ogarniam. Pewnie pierwsze misje to będą te najlepsze i najciekawsze misje. Wiecie, te podczas których się bohatera uczy tam poszczególnych zdolności. A że to jest... Przepraszam. A że to jest chyba... Jebu na kark tam! Jaki Spider-Man się włączył, koledze. A że to jest pierwsza gra z... Co, wskoczysz czy nie umiesz? Pierwsza gra z tym bohaterem. To nie jest jakaś kontynuacja z tego, co wiem, bo w Black Flag w czwartej części chyba był jakiś inny ziombol. No ale no, nieważne, nie będę się teraz o to spierał i kłócił. To był dzwon alarmowy, tak? Tak napisali mi. Ale ja go to nie widzę nigdzie. Ła! Jak to się jest? Jak mu kosę pod żebra sprzedał? Ty, działaście to? Dobry agent, ty. Stąd widzę, bo to jakieś Batmany. Skoczysz tam. Co to było? Co to było? Co on zrobił? Chopie. Ci się tekstury nie załadowały. Ważne, że żyje. Sabotujemy dzwon od razu. Tam leży jakieś pijane? Nie, nie pijane, ale leży. Sabotuj. Nie będzie mi tu dzwon plumić w twarz. Dobra. 100 punktów credo. Ale dalej nie wiem, gdzie mam iść. Na górę? Dobra, idziemy na górę. Po wychodku. Po okienełu. Hop, 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 hop. Skaczemy, 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 skaczemy. No. Jeżeli macie pomysły na jakieś serie, które będą po... Zaraz. Po Assassinie i po Forestie. To napiszcie w komentarzu, co byście chcieli obejrzeć. Z tego co wiem, to ludzie tam chcieli Hardwarda, którego w sumie jeszcze nie znam nawet w ogóle. Będzie być może Dead by Daylight. To jest taka alternatywa dla gry Piątek 13. Czyli respi się czwórka czy piątka bohaterów, która ma za zadanie uciec przed jakimś tam super, hiper, fajnym mordercą, nie? Taki co-op trochę horrorowaty. I będzie Sniper Elite 3 oczywiście. Wracając do gry. No, tak jak mówiłem, nie? Będzie nauka. Po blisko rocznym szkoleniu Arno jest wreszcie gotowy zostać pełnoprawnym asasynem. Co? Rocznym?
Tydzień minął, w sumie 2 dni nawet. Musi wykonać ostatnie zadanie. No co to prawie, kolejce. What's the mission? What's the mission? Give me a quest. Let's get your arse in position. Don't ask questions, piss pop. A jak go tam zrównać z błotem? Poziom trudności misji, określa liczba diamentów. Im jest ich więcej, tym trudniejsze zdanie się niż przeciwnicy. Twój poziom gracza również jest przedstawiony w diamentach. Im jest ich więcej? Gdzie mam te diamenty? Tym jest on wyższy. Poziom gracza podnosi tylko poinstalowane umiejętności oraz wyposażenie. No dobra. Nowy cel. Zabij strażników. I uszkodź dzwon. No to przecież ja tam byłem i nie mogłem go ruszyć. Nie, no już. Tylko... Moment, nie ogarniam. Czy ja uszkodziłem tego? Już teraz to nie wiem. Aha, ja mam tylko jeden, a oni mają pewnie więcej. Przekradniemy się dookoła, zejdziemy troszkę, wiecie, tak, żeby być bliżej niego, bo nie chcę z takiej wysokości na niej uskakać. Chociaż sobie to też by było do zrobienia. Zabij, jak to będzie, zabij. Mamy tylko trzech, musimy ogarnąć. Raz, dwa, trzy. W sumie przydałoby się zeskoczyć jeszcze niżej. Wyskocz, wyskocz. Już mnie widzicie? Jeszcze nie widzicie, dobra. Ale wychylisz łeb? Dostaliśmy już ukryte ostrze? Przecież dostaliśmy, to gdzie ono jest? Wyłącz mi to. Dziękuję. Jak się wyciąga broń w tej grze? Bo myszko nie działa. Dobra, zejdźmy i na chama, nie? Umarło się. Tylko nawet nie wiem, kiedy mu to zrobiłem. A co z tamtymi? Dobra, no nic. No. Mnie tam pasi taki układ. Ty jesteś pokojówką, tak? Pokojówek nie zabijamy. O kurde! Intruz idzie, znaczy ja jestem intruzem, ale on tu idzie. Skacz sam! On tu jest! Zaraz znajdzie body. Ach. Dobra no. Idziemy naokoło, nie? Podobały mi się bardzo misje, jeżeli ktoś grał w Far Cry 4. To odbijanie bazy, znaczy bazy tych takich placówek wojskowych, chyba to się tak nazywało. Tam, gdzie było dużo strażników, mogli krzyknąć przycisk, który tam wywoływał alarm, przylatowały helikoptery i takie tam, nie? Zejdź z tego, łaskawie. I na dół, hops, idziemy na dół, na te, to jest to. Dobra. Ten patrzy na mnie, dobra. Hehehe, to ja lubię. Too late, my brother. You are dead. Credo. Aha, to sobie to jest jakaś waluta w grze, dobra. Sabotuj dzwon. 450 credo dostaliśmy, no i dobra. Co teraz się stanie? Lord Guillaume de Roussel has generously agreed to our price of 40%. An act of desperation. What about the priest? He'll come around. Your confidence is infectious, Sivert. My boys would have the wagon ready. Here are the details. Make sure it goes smoothly. Of course. Make sure that it goes smoothly, cretin. When have I... No nie ja, przysięgam! These bastards always have bodyguards. Well... Patrz, pyk! Nawet nie poczuł. A ty upadasz czy nie?
Patience. Severa is not the target. Not today. Come on. Council's waiting. Rada, czeka na nasz raport. Chłopie, ja tu pieniądze zbieram. Co jest? Dobra, nieważne. Bomba dymna. Naciśnij 4, żeby wybrać bombę dymną. Po prostu rzędził się w nią. Rzuć F. Dobra. To ja to wiem. Pyk. Ale was porobiłem! Złamasy! Aaaa! Przepraszam, nie chciałem! Kolega mi kazał! Przysięgam! To nie moja wina! Rzuć mu! I spinkalaj! Co za wredne! Cholery! Jak się ten wsiąść to? Ej, gdzie jesteś? Mój friendo. Ej, ty. Co teraz? Halo? Chciałeś się na chwilę, czy co? Jak tarczówką. Lecimy za nim, nie? Weź tak szybko nie skręcaj, bo ja tu nie ogarniam tego. Ale fajny jest ten padecz, ładnie go zrobili. Tak skręcił przy nich na chama. No to nie tu. Sojusznicy, uciekajcie, co? Gdzie on je prowadzi? Czy co? Co? Merde. Patriots. These imbeciles will pick a fight with anyone. Try not to draw their attention. Okay. Should we stop them? Stop them. Avoid them. Doesn't matter. There's always more fanatics. Can't save everyone, Pisspop. Well, there's a cheery thought. Ekstremiści zaznaczeni na czerwono nękają ludność, są opłacani przez templariuszy, potrafią cię rozpoznać i zaatakować. Dobra. Zabić grubego. Zrozumiałem. Nie wiem, co się dzieje tam z tyłu, ale słyszałem odgłos ściekania głowy. Ja po prostu pójdę. Po prostu pójdę, tu nie musi być. Careful, Pisspop. You'll hurt someone. Czy to nie ja strzeliłem? Co ty mówisz tu do mnie? Tego nie chciałem zrobić, właśnie. Pyk, dziękuję. Gdzie jesteś, Arnoldo? Gdzie tam? Mama dała. Wow, jaki skok! Ja byłem pewien, że on spadnie. Co to się stało? A, jest daleko, czy to? Nie, dobra, uleciłem się, to o to chodziło. Czujecie tak być sobie w średniowieczu, czy tam w Paryżu innym? Po prostu siedzisz na balkonie, kurzysz fajosa, nie? A taki asasyn pad twoją głową. Fajnie! Musiało być poruszające. Ale skocz tam, mi kolega ucieka. Wiem, że jakiś specjalistą od spakania po dachach to ja nie jestem, ale kurde, rusz dupsko! Hops, hops! Łoooo, żebym siano wyczuł. Pieprzamy. Czemu jest? Co jest? Aha, czyli ekstremistów, a potem mnie. Dobra. Będę nic zabijał, ja tam do kolegi biegnę. Co ta woda jakaś taka zmulona?
Dobra, nieważne, ale tu jest wejście do kryjówki. I can't believe this. We've not seen Sivir for a year, and you're letting him walk. All because his name wasn't on a bloody piece of paper. The timing's not right. Too many variables, too many loose threads. No. And if we lose him again? Nie gadaj tyle. Jestem w siedzibie, już co teraz? My friend. Hello. Hello. To już wiem, coś pokazywaliście mi. No let's go. So what happens next? Interakcja najpierw, czekaj. Przedmioty użytkowe. Uzupełnij. Wiem, dziękuję. Petarda hukowa. Mamy sakiewka w sumie, można by. Też do tego, żeby rzucać gości w nią, nie? 200 funtów piechotą nie chodzi, ale na pewno się przyda. Och, pytasz, a wiesz. 100 funtów, dobra. Czyli tak trzeba liczyć 500 na to wyposażenie, które teraz już mamy. You don't seem terribly fond of him. He's a politician. Sees himself as a great peacemaker. He thinks he can end the war between assassins and Templars, bring the revolution to a happy conclusion, and convince dogs and cats to live together in peace. And that's bad? It's a self-aggrandizing pipe dream. The Templars are at their weakest since Jacques de Molay burned. Kogo? Customs agents of France. Tego Jakuba. Arpino's dead. Tego, co tam rządził Francją przez chwilę chyba, tak? Shaking down imprisoned nobles seems a bit out of his oeuvre. What are the Templars up to? If we hadn't spent the last year hobbled by your damned truce, we might know that. He has a point, Honoré. The truce was with Grand Master de la Serre. The man's been dead for 2 years. Whoever's in charge now, you can be certain they aren't sitting idle. We might have learned more had we not allowed Sivir to escape. Sivir was there? Ooh. I know your heart is set on keeping the peace, but bringing Monsieur de la Serre's killer to justice would count for something, wouldn't it? Yes, it would. But do not confuse your personal vendetta with a sound strategy. If he wants to kill Templars, let him kill Templars. I've taught him all I can. Boy's ready. Very well. Ile mnie nauczyłeś? No dać mi ostrze i pokazać, gdzie skaczę z dachu na dach, no. To jest to, to już? I charge you to go to Notre Dame de Paris and to find there the Templar agent Charles Gabriel Sivir. You will learn his secrets, and when you have done so, you will bring him peace in accordance with our tenets. Co mogę zrobić innego? Nie będę nic powtarzał. Głupi się głupi. Odwiedzajmy troszkę naszą bazę. Kiedyś jak byłem młodszy, to chciałem sobie ten taki znaczek wytatuować na barku. Gdzieś. A tutaj, nie? Widziałem jednego ziomka takiego i bardzo mi się to podobało. No, ale to takie, wiecie. Tatuażami się nie ma co spieszyć, lepiej przemyśleć i zrobić zajebiste niż spartolić sprawę. Gdzie jesteśmy, powiedzcie mi, i gdzie możemy dojść? Tu nie możemy, dobra. No znowu oświetlenie mapy, jak nie wiem. Co mi dasz? Czemu dałeś taką maskę? A, ty jesteś asasinem, dobra. Czemu masz taką maskę? Tam byliśmy. To są po prostu schody dookoła, nie? Jest pisz. Tak, honor, honor. Nie wyjdziemy koło mostu. Ale wyjdziemy czy nie? Dziękuję. I mam dobrą informację. Kupuję FIFA 18, więc jeżeli chcecie odcinki, streamy i tak dalej, to komentarz. Say it to me.
Co to jest? Co masz dla mnie? Cześć. A, współpraca. Nie mam przyjaciół w Assassinie. Ja bym to pozwiedzał to. Jak się... Jak na dekę się rypnął. No, gdybym to był Forest, to linę zebrał. Taka schiza. A tam jest jakiś napis, ja tam idę. Gdzie do tej wody tak płytko, bez żadnego dźwięku, hałasu? Z francuskiego potrafię powiedzieć tylko, że m'appelle Pierre, czyli nazywam się Piotr. I jeszcze, j'habite à Gliwice. Mieszkam w Gliwicach. Fajny. A uczyłem się go 3 lata. Chodź tu, lamusie jeden. Dalej się będziesz stawiał? To nie fikaj. Zobacz, co on tam miał. Pewnie 3 grosze znowu nosili. Fartuch! 5 funtów, tytoń, dobrze. I może było już. 12. O, jeszcze tam dropi z niego. Przejdźmy się, zobaczymy, co tam jest po tym mieście do ogarnięcia. To jest ta rewolucja, czy to jest coś innego? No skacz, 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 skacz. Dobrze. Ja chcę go tylko zabić. Dawaj. Muszę fajnie zakończyć odcinek. Jesteś idealnym rekwizytem, który mi do tego posłuży. Ohoho! Spieprzaj! Ale chasse la garde! Tak jest! Nie, co z nami. Lecisz. Ale nic. Dobra, no żeby zakończyć odcinek, to trzeba jakoś się znaleźć w jakimś spektakularnym miejscu, nie? Żeby tylko potem też fajnie rozpocząć. Patrz. Ale fajnie jest, nie było tego wcześniej w poprzednich seriach. Nie seriach, tylko produkcjach. Podczas skoku słychać takie powiewanie wiatru. Znaczy to fajnie, bardzo fajnie to jest. Przyjemne przede wszystkim. Ciemna tą glina, a tu się okazuje, że to jest sznurek na pranie i taka gleba na ziemi. Co takie fikołki tu mi robisz dziwne? Tam chcemy wyjść. Spinaj się, spinaj. Tutaj też się synchronizuje widoki, czy tam nie ten? Musicie mi wybaczyć to, że ja wszystko tak porównuję do tej drugiej, trzeciej części Assassin's. No ale jak się grało tylko w nie, no to sobie. Zresztą wydaje mi się, że to są najlepsze ich produkcje. Nie skończyłem jeszcze tej, nie? Ale no. Właśnie. Na górę powiedziałem. Więc tak. Nie chcę przedłużać. Co będzie w kolejnym odcinku, to myślę, że już wiecie. Zabierzemy się za gościa, który jest tam oznaczony naszym wykrzyknikiem. Tego Silvera, czy jak go tam? Silvera. I ten. No po prostu wbijamy się do katedry Notre Dame. Więc będziecie oglądać. Zapraszam was serdecznie. Już jutro o godzinie 19. Ja się zabieram oczywiście od razu za nagrywanie tego odcinka, żeby szybciej wpadł i nie przeciągać tego nie chcę, bo tam, wiecie, obciśnie mi się 4 godziny w ciągu dnia i nie zdążę z odcinkiem, tym bardziej, że jutro zaczynam już szkołę. Tak, random wraca na studia. Koniec balangi. Koniec wakacjów. Zajęcia od 8 do 20. No. No, także tutaj Paryż się z wami żegna. Jeszcze raz serdeczne dzięki za to, że byliście, za to, że chcecie marnować swoje życie oglądając te odcinki. To jest niezwykle dobre dla mojego serduszka. Ja to doceniam. Ja to wiem, że dziękuję. Dziękuję. Trzymajcie się. Cześć. Kolejny raz mamy okazję opuścić Paryż po wielu niesamowitych przygodach. Jeżeli chcesz ich więcej, rypnij w dzwona i subskrybuj, by być na bieżąco. Pamiętaj o zostawieniu łapki w górę. Wszystko po to, żebym wiedział, że podoba Ci się ten content. Do zobaczenia.